11.11, 24 tysiące szkół, czyli to już są miliony uczniów, miliony nauczycieli, pracowników oświaty i społeczności lokalnej, będzie tego samego, o tej samej godzinie, minucie śpiewać czterozwrotkowy hymn. W Dzierzgoniu hymn odśpiewało razem ponad 1300 osób. Ten widok robił naprawdę ogromne wrażenie. Całość, baczność. Do hymnu. Stulecie niepodległości. Taki jeden dzień na 100 lat. Dlatego też bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy być razem, że możemy świętować, bo to wielkie święto. Życzę Wam, aby te dni świętowania, łącznie z wolnym 12, bo jak wiecie, w poniedziałek do szkoły nie przychodzimy, były dla Was pięknym wspomnieniem świętowania stulecia niepodległości. W Dzierzgoniu było nas najwięcej i najgłośniej chyba śpiewaliśmy ze wszystkich z całego województwa. Także bardzo Wam, bardzo, naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Pani Burmistrz, dziękuję Pani Przewodniczącej Rady Powiatu. Ja, wielki Konstanty, nudzę się dziś szczerze, lecz car Rosji mnie tu przysłał, aby pilnować Polaków. Ta polska jesień jakaś dziwna, taka pełna tajemnic, jakieś zjawy w ciemnościach. Bardzo się cieszę, że tylu nas było, tyle młodych osób dołączyli do tego mieszkańcy. Wrażenia niesamowite, łzy w oczach, wielkie wzruszenie. Bardzo się cieszę, że od rana mogłam uczestniczyć w tych uroczystościach, już od godziny 9 w szkole podstawowej. Później spotkaliśmy się na placu przed urzędem z mieszkańcami, ośpiewaliśmy oczywiście hymn, w całej Polsce był śpiewany o 11.11. Wszyscy jesteśmy tacy radośni, tacy szczęśliwi i weseli, ale ja wielokrotnie powtarzam, że nic nie jest nam dane na zawsze, raz na zawsze. O, tą wolność, którą cieszymy się tą wolnością, powinniśmy ją pielęgnować. O niej nie możemy zapominać, kto ją nam wywalczył. To naprawdę jest jakieś olbrzymie wrażenie, że w tym samym czasie ponad 300 tysięcy uczniów i przedszkolaków województwa pomorskiego śpiewa z nami. Chyba myślę, że byliśmy najgłośniejsi i to jest bardzo przyjemne uczucie. Szkolne obchody w Dzierzgoniu podzielono na kilka części. Po uroczystym apelu otworzono Izbę Pamięci i Tradycji Regionalnej. Eksponatów po prostu jest dużo. Młodzież przynosiła bez oporów. Każdy się cieszył, że jakąś cząstkę może przynieść do izby. Kiedy były spotkania rodzicielskie, to rodzice często przychodzili i pokazywali dziecku swojemu, co tatuś przyniósł do tej izby, co należało do dziadka, bo tyle tego było.
To jest też jakby łączenie pokoleń. Proszę zobaczyć, co dzisiaj się wydarzyło przy otwarciu tej sali, bardzo pięknej sali. Była bardzo młodzi ludzie, byli nauczyciele, byli też już rodzice, dziadkowie, emerytowane osoby, które kiedyś pracowały w tej szkole i przyszłe pokolenie nauczycieli. Podejrzewam, że można się zarazić tutaj nie tylko historią, ale chęcią poznawania okolicy. Życzymy właśnie na te 100 lat wiele radości, spokoju przede wszystkim i sukcesów dla Polski, a przede wszystkim dla Dzierzgonia, dla naszej małej ojczyzny.